Cześć! Witam Was w setnym, jubileuszowym filmiku na moim kanale. Zapraszam! Pozdrawiam użytkownika emeragrokubix, siema tu Filip, rolnika legendę, Miłosza Skowrońskiego, Tryksona Q2, Burtyna, Nexusa 7 oraz użytkownika Inferno. Na dzisiejszym odcinku pozwoliłem sobie pozdrowić większą ilość osób, ponieważ jest to odcinek jubileuszowy. Zaznaczę jeszcze, że ten odcinek nagrywam 20 czerwca. Zacząłem mój film w hodowli królików, ale teraz przejdę do hodowli kur, pokażę Wam tam kilka rzeczy, przekażę kilka informacji i wrócimy do królików. O, jak widać tutaj w progu leży jedno jajeczko. Dzisiaj zebrałem tych jajek już 10. Jak widzę, w gnieździe leży jeszcze jedno, czyli dzisiaj kury zniosły 12 jajek na 14 sztuk kur. Wczoraj było 10, przedwczoraj 9. To znaczy, że kury bardzo ładnie zaczynają się nosić. Myślę nagrać taki odcinek z tego, jak kury noszą jajka, jak zbieram z kurnika. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej produkcji. No teraz jesteśmy w kurniku. Jak widać, będę musiał tutaj posprzątać. Jeszcze przerobię grzędę, ale to w kolejnym odcinku. I jeszcze pokażę Wam lepa na muchy. Powiesiłem go wczoraj, a już jest oblepiony cały tymi małymi owadami. O ile wcześniej nie miałem z nimi problemu, tak wczoraj zauważyłem, że pełno tych much lata w kurniku. Powiesiłem lepa i jak widać, pełno ich się przylepiło. Będę musiał zaraz powiesić nowego. Około półtora tygodnia temu wszystkim kurom poprzycinaliśmy lotki w prawym skrzydle, ponieważ przelatywały mi tutaj to bramkę od wybiegu i nawet ten betonowy płot też przelatywały. Przynosiłem od sąsiada kury i tutaj przelatywały na wybieg dla królików. Także zaraz Wam tam pokażę, jak to wygląda, bo jak szedłem do szkoły, to je puszczałem, a jak wracałem, to siedziało tu 3-4 i wydziobały trochę tej trawy, są takie puste place. No ale zastosowałem tutaj taką plastikową siatkę, podwyższyłem ten płot z wybiegu. No i przycięliśmy te skrzydła, już tak nie przylatywały. Może w przyszłym miesiącu tutaj powiększę kurom wybieg, będą miały trochę dalszy. Bo tutaj, jak widzicie, trochę wydziobały tej trawy. Ale codziennie staram się im ukosić świeżej. Czasami też dostają liści z kalafiora i kapusty. Na ten moment wybieg dla królików tak się prezentuje. Przez to, że kury tutaj wskakiwały, to one trochę rozgrzebały tej trawy. No ale jak je musiałem łapać, to ja jeszcze udeptałem. I tak jak widać, są takie puste place. Ja tutaj podosiewałem tej trawy, no ale nie wiem, czy coś zejdzie. No najwyżej tutaj zostanie taki na środku pusty plac. No może się zagęści, ale wątpię. Jak mogliście zauważyć, to już od paru odcinków w tej klatce nie wiszą poidła, ponieważ w niej po prostu nie mam królików. Mam króliki tylko w tej piętrowej klatce i w tej klatce na prawo. I myślę w przyszłym tygodniu tą pustą klatkę wymyć, wysprzątać i bym ją pomalował. Nagram z tego odcinek i zobaczycie, jak ja to robię. To teraz powiem parę słów na temat komarów. Jak widzicie, firanki nadal wiszą, ponieważ codziennie na wieczór je zakładam. No bo nadal lata tych komarów pełno. I much, i muszek, i meszek, i wszystkiego. Tym środkiem też spryskuję delikatnie klatki, no ale mało to daje. Widziałem, że pewien widz
pewien widz w komentarzach dał mi sposoby na komary. Takie naturalne, lawenda i suszona skórka chyba z cytryny czy z pomarańczy. Spróbuję. Może okażą się skuteczne, może nie. Zobaczymy. No ale jak na razie króliki nie widzę, żeby jakieś miały dolegliwości po ukąszeniu komara, po ugryzieniu. Nie wiem, po urządleniu. Nie wiem, jak to się mówi. Co komar robi. No ale sytuacja jest w miarę opanowana. Aktualnie w hodowli mam 48 królików i kotną samicę Boss. Planuję wrzucić ten film w niedzielę, 23 czerwca. Także będzie on ostatnim filmem z maratonu, który wam zapowiedziałem w zeszłą niedzielę. Także możecie napisać w komentarzu, czy wam się podobał taki maraton filmów na moim kanale, czy chcielibyście kiedyś jeszcze coś takiego. Czy może mam coś zmienić, czy odcinki były nie takie, jakbyście chcieli zobaczyć. Piszcie również, jakie treści byście chcieli, abym publikował na swoim kanale. I ogólnie, czy podobała wam się ta inicjatywa, czy może jednak nie. Jeszcze postaram się w poniedziałek dla was zrobić live'a. No ale nie wiem, czy mi się uda, ponieważ będę musiał robić tego live'a u mojego kolegi tak jak ostatnio, ponieważ u mnie jest problem z internetem i nie za bardzo mój komputer pociągnie tego live'a. Ale jeżeli mi się uda, to w poniedziałek jeszcze zrobię dla was live'a. Może jeszcze na koniec kilka słów podsumowania co do tych 100 filmów opublikowanych na moim kanale. Ten właśnie powinien być setny. Udało mi się zgromadzić ponad 1800 subskrypcji. Najlepszy film ma ponad 22 tysiące wyświetleń. No i nie ma co ukrywać, jestem bardzo z tego kanału dumny, z tego jak się rozwija, w jaką stronę on idzie. Z tego, że jesteście tak aktywni pod moimi filmami. Jest dużo łapek w górę, łapek w dół jest śladowa ilość, jest ich bardzo mało. Komentarzy również zostawiacie bardzo dużo. Pytacie się mnie o porady, o różne sugestie co do mojej hodowli, co mam zmienić, jak mam postępować. Dziękuję wam za to. I myślę, że kolejne 100 filmów jest w zasięgu naszej ręki. Także będę się starał, aby osiągnąć kolejny cel. W sumie to nie był mój cel, no ale już mamy te 100 filmów na moim kanale. I teraz postaramy się wyprodukować kolejne 100. Dziękuję wam bardzo za to, bo to jest jak najbardziej wasza zasługa, bo jakbyście nie oglądali moich filmów, no to ja bym nie miał komu ich nagrywać, montować i dodawać. Także dziękuję bardzo. Poprowadziłem ten jubileuszowy setny odcinek w formie takiego vloga. Myślę, że nie będziecie mieli tego za złe. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten maraton, który miał miejsce, 7 filmów, 7 dni, nie wpłynie w ogóle na ilość materiałów publikowanych na moim kanale w przyszłym tygodniu, w następnym i w następnym miesiącu. Także będę się starał dla was robić kolejne filmy, jak najlepiej będę mógł. I będą się one pojawiać 3, 4, 2 w tygodniu. Także do zobaczenia w kolejnych produkcjach. To tyle by było w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku, link w opisie. Do zobaczenia, cześć!